Dobry wieczór, ze mną jest po łączu internetowym pan profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, no 90 minut temu dowiedzieliśmy się, że minister finansów Tadeusz Kościński zostanie zdymisjonowany. I czy to wystarczy, żeby uspokoić tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, którzy są wściekli z powodu tego bałaganu wokół Polskiego Ładu? Najpierw musiałby się skończyć bałagan. Przekonanie, że to tylko sam minister jest odpowiedzialny za tą sytuację, no jest oczywistą nieprawdą. To znaczy, to nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Główny problem polega na tym, że do dymisji powinien się podać Jarosław Kaczyński, a to akurat jest niewyobrażalne. To znaczy, jest tak, że przez miniony rok, kiedy powinno się przygotowywać ten Polski Ład, rząd zajmował się wszystkim, tylko nie tą sprawą. Ta sprawa została zrzucona na osoby, które mają bardzo słabą pozycję polityczną i w związku z tym no trudno, żeby sobie z takim problemem poradziły. To było wielkie przedsięwzięcie, które było robione gdzieś tam na trzecim, czwartym planie, bo trzeba było sztukować większość, trzeba było się spierać z Ziobrą, z Gowina, wygryzać. No, krótko mówiąc, dymisja Tadeusza Kościńskiego, którego nazwiska pewnie wiele osób się dzisiaj dopiero nauczyło jako ministra finansów, bo wydaje się, że nie był to najbardziej aktywny medialnie minister. Tu nie wystarczy. No to co, kolejny kozioł ofiarny? Mateusz Morawiecki powinien położyć głowę pod topór? Nie, no to nie ma takich prostych rozwiązań. Czasami są takie grzechy, za które płaci cały obóz. Wydaje się, że to nie jest taka sprawa, którą się załatwi jednym ministrem. To jest sprawa, która może kosztować wybory. No tak się czasami dzieje za aferę Rywina, która przecież była gdzieś tam 2002-2003 rok. No 2 czy 3 lata później po prostu zapłacił obóz lewicy i do dzisiaj płaci. To dzisiaj tam nie jest w stanie wyjść powyżej 15%, chociaż wszyscy wtedy wieszczyli tam w 2001 roku, że 16 lat będzie rządzić Leszek Miller, żelazny kanclerz, no wiemy jak się to skończyło, także no, czasami jest tak, że sytuacja jest już beznadziejna. Bez wyjścia całkowicie? Znaczy no, oczywiście może się zdarzyć, bo to sytuacja rządzących nigdy nie jest tak zła, żeby opozycja nie była w stanie im podarować zwycięstwa, to już widzieliśmy w historii wiele takich przypadków, ale tutaj no naprawdę musiałaby się niezwykle postarać, żeby zmarnować taką okoliczność. No to jest jednak tak, że to przedsięwzięcie, które miało być właśnie takim sztandarem, miało być jakimś Wunderwaffe, jeśli chodzi o pozyskiwanie wyborców, no to na razie wygląda na harakiri. No i to nie jest coś, co tak się łatwo się na czym się przychodzi do porządku dziennego. Mówię, okej, no przepraszamy, coś tam ktoś się wykazał złą wolą, jak to zwykle prezes Kaczyński się gdzieś tam doszukał tej złej woli u kogoś, znaczy sabotował, rozumiem to, znaczy, że wpuszczono sztandarowy projekt rządu, powierzono w ręce ludzi, którzy sabotowali, nie mieli odpowiednich kompetencji. No tak powiedział prezes w ostatnim wywiadzie, no to rozumiem, że przecież ktoś im to zadanie zlecił, ktoś przez te miesiące tego nie nadzorował. No to pytanie, kto to był? Minister Kościński powiedział kiedyś, że on czuje się jak święty Mikołaj, bo tylko obniża podatki, czyli w domyśle rozdaje prezenty. Czy to by znaczyło w kontekście tego, co pan powiedział, że ta sprawa może kosztować wybory, że teraz świąt i prezentów dla Prawa i Sprawiedliwości nie będzie, a ta cała sprawa to jest po prostu jeden wielki prezent dla opozycji? Znaczy na pewno jest to coś, co będzie stałym problemem, bo z takiego zamieszania się łatwo nie wychodzi. To znaczy widzieliśmy już taką jedną przestrogę dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli sprawę majowych wyborów. To się zapowiadało, że to będzie naprawdę katastrofa, takiej, której demokratyczne kraje nie widziały. Taka logistyczna katastrofa. W ostatnim momencie udało się zatrzymać ten samochód przed murem rozpędzony. No i teraz wtedy się okazało, że rozumiem, wszyscy myśleli, że wszystko się jest w stanie przeżyć. No i teraz ten samochód się rozpędził, no ale sprawa systemu podatkowego to nie są wybory, które można z dnia na dzień odwołać. To jest coś, co dotyka każdego obywatela w tym kraju miesiąc w miesiąc i to jest rzecz, którą znacznie łatwiej zepsuć niż później naprawić. No zwłaszcza, że tutaj tych rzeczy, które dotykają obywateli jest zdecydowanie więcej. Inflacja, podwyżki cen, które mimo obniżania na przykład VAT-u na żywność o 5%, no wiele jest takich przykładów, że i tak jest drożej. Ostatni sondaż, który widziałem, to PiS 33%, KO 28%. Czy takie pytanie może dotyczące tych dwóch formacji, czy PiS być może w najbliższym czasie w związku z tym, co pan mówi, może spaść poniżej tych mitycznych 30%, o których się mówi, że jeżeli będzie niżej, to będzie już naprawdę, naprawdę źle, a z drugiej strony, czy Koalicja Obywatelska jest w stanie przybić ten szklany sufit 30% poparcia właśnie w związku z tym, co się dzieje teraz z Polskim Ładem, drożyzną?
No tego do końca nie wiemy, dlatego że tak, z jednej strony w kraju takim jak Polska, w tej wielkości, zwykle jednak tych partii powinno być kilka. Jak jest kilka partii, to znaczy, że dwie nie mogą być bardzo silne. Znaczy nie ma tak, to w przyrodzie bardzo rzadko się tak zdarza, że są dwie partie po 40% i kilka po 5. No to zwykle jest jakoś tak się to, tak się taka entropia społeczna się tak rozkłada, że to gdzieś tam jest, no największy w Polsce oscyluje wokół tych 40%. Jak ma świetną sytuację, tak jak powiedzmy PiS 2019 czy Platforma w 2009 w wyborach europejskich, no to to tam dobija do 45. No ale jak, ale tak normalnie, no to gdzieś właśnie w tym miejscu to jest najlepsze, ale czasami jest znacznie gorzej. Widzieliśmy przecież wybory 2005 roku właśnie po takiej bardzo dużej politycznej rozrubie, gdzie najlepsza partia miała 27%. No i tak to wcale nie musi być tak, że jak pierwszemu spada, to drugiemu rośnie. To się tak często zdarza, że idzie taką wahadło w drugą stronę i że to niezadowolenie społeczne jest kumulowane przez jedną partię, ale no chyba tym razem tak łatwo nie będzie, bo jednak Platforma ma też tam swoje za uszami i tak rozumiem, czekała dość biernie na to, że ta sytuacja się odwróci, że PiS straci władzę, a nie wygląda, żeby wyciągnęła tak wiele wniosków ze swoich porażek 2015-2019. Profesor Jarosław Flis jest cały czas moim i Państwa gościem. Panie profesorze, jak już jesteśmy przy liczbach, to też kolejny sondaż Cebosu, właściwie porównanie go. W 2017 roku na pytanie, czy sympatyzujesz z rządem lub opozycją, 34% to powiedziało, że z nikim, ani z rządem, ani z opozycją, ale w 2022 roku w styczniu już 53% pytanych odpowiedziało, że właściwie to nie widzi ani u rządu, ani u opozycji swoich opcji, swoich partii politycznych, ani żadnych przyszłości. O czym to świadczy? Czy ludzie po prostu zaczynają mieć dosyć tego duopolu właśnie dwóch dużych partii, o którym pan mówi? To nie jest takie proste, bo tak, 30% Polaków zawsze miało dość tego duopolu, to znaczy nigdy tego się nie przyznawało, zawsze szukało kogoś innego. A teraz innego. Na 53%. No tak, teraz jest tak, że część tych wyborców, no ale wiemy też, że frekwencja tam czasami schodziła niżej. Ostatnio była bardzo duża i PiS uzyskał te swoje 43%, dlatego że zmobilizował nowych wyborców, że im coś pokazał, że ich głos ma sens, że sytuacja się zmienia na ich korzyść. No to i teraz najprawdopodobniej najpewniejszym scenariuszem w Polsce jest to, że tacy wyborcy jednorazowi się zniechęcą, po prostu zostaną w domu. I ta frekwencja znowu z tych tam prawie 60, gdzieś tam oscylujących wokół 60, zejdzie na 50, a może nawet mniej jak w 2005 roku, przecież w 2005 roku poszło do wyborów tylko 40%. I to znaczy, że 60% zostało w domu, znaczy miało dość nie tylko tam duopolu, ale wszystko polu, to znaczy każdych, wszystkie partie, żadna z partii ich nie przyciągała, wszystkie ich odpychały. Także to tak może się zdarzyć. No zobaczymy, na ile te nasze partie są rzeczywiście zakorzenione, na ile zdołają odzyskać i przekonać wyborców, że jednak no, o coś ta gra się toczy i nie można jej odpuścić. No i zobaczymy, ile mają na to czasu. Profesor Jarosław Flis jest cały czas moim i Państwa gościem, słuchaczom radia. Dziękujemy, ale też zapraszamy ich na dalszą część naszej rozmowy na nasze strony internetowe oraz do radia RMF24. No właśnie, panie profesorze, ile jest jeszcze czasu do wyborów? Postawiłby pan jakieś pieniądze na to, że wybory będą wcześniej? To znaczy tak, był taki mistyczny dowód, to znaczy, że no, sobie żartowałem. Wybory w Portugalii od 2007 roku były zawsze chwilę przed naszymi. No i tak nawet się zmieniała władza w tym samym czasie, w 2015. Natomiast właśnie parę dni temu, no niecały tydzień, no nie, właśnie tydzień, w niedzielę, w ostatnią, poprzednią niedzielę były przyspieszone wybory w Portugalii. I stąd to był taki sygnał, że może w Polsce też, jak tak, to nie będziemy czekać aż dwóch lat. No ale to jednak nie jest proste, dlatego że w Polsce były dwa razy przyspieszone wybory i dwa razy obóz rządzący z hukiem po takich przyspieszonych wyborach odchodził, stracił władzę, więc nie jestem głęboko przekonany, czy ktoś trzeci raz spróbuje. No ale może się okazać, że nie ma wyjścia, to znaczy, że jest tak. No właśnie, tak, pytanie, czy tak nie źle. Będzie musiał, czy większość parlamentarna jest stabilna, no tak twierdzi Mateusz Morawiecki. Rząd PiS-u cieszy się stabilną większością parlamentarną, bardzo pewne słowa ze strony premiera Mateusza Morawieckiego. Pan tutaj zgadza się z panem premierem, że ta większość jest pewna i nienaruszalna i będzie sobie trwała aż do samego końca świata, jeden dzień dłużej?
No nie, no to jest jednak życzenie. To znaczy, to pierwszy raz od 14 lat obóz rządzący, partia rządząca straciła większość w takim sensie, że i klub parlamentarny nie ma większości. To znaczy, ta nie jest, jakby ta większość była stabilna, to ci ludzie, którzy wspierają rząd, weszliby po prostu do klubu partii rządzącej i razem z nią głosowali. A tymczasem, jak się wejdzie na stronę sejmową, no to widać, że tego nie ma. I to jest też jeden z takich sygnałów, że coś jest nie tak we władzy. Jak władzy idzie dobrze, to się posłowie do niej przyłączają. Tacy z takich, z opozycji. Opozycja się kruszy i pojedyncze osoby są wyłuskiwane. No tak na przykład było w poprzedniej kadencji z Prawem i Sprawiedliwością. Klub się powiększył w trakcie kadencji. Natomiast teraz się pomniejsza. Te kluby, które się pomniejszały w trakcie kadencji, zwykle traciły władzę. Tak to wyglądało do tej pory w Polsce. No próba nie jest bardzo duża, tych przypadków nie było wiele, ale w polskich gminach, gdzie już naprawdę jest bardzo dużo przypadków, to się też układa w taki bardzo wyraźny trend. To znaczy, że jak te radni zaczynają odchodzić od burmistrza, no to znaczy, że po następnych wyborach będzie nowy burmistrz. Tak to można się spodziewać. Także wydaje mi się, że to jest oczywiście myślenie życzeniowe, zaklinanie rzeczywistości. Prawda jest taka, że ta większość wisi na włosku i jest po prostu niestabilna. Także nawet jeśli rząd ma większość, to na pewno niestabilną i na pewno niepewną. A czy może to mieć wpływ na właśnie to, co będzie się działo z większością, również na przykład ustawa prezydenta Dudy? No bo wiemy o tym, że tak zwany Lex Kaczyński, Lex Konfident, jak zwał, tak zwał. Chodzi o tą ustawę wprowadzającą bądź nie wprowadzającą już właściwie niczego, bo ona w Sejmie przepadła. I tam właśnie pokazało się, że klub PiSu ma w sobie bardzo wiele osób, które nie są w stanie zapewnić tej stabilnej większości samemu Prawu i Sprawiedliwości. Jest też następna ustawa, ustawa Andrzeja Dudy, który chciałby rozwiązać nasz konflikt z Brukselą o Izbę Dyscyplinarną. Tak? Tutaj wiemy z kolei, że na przykład Solidarna Polska mówi zdecydowane nie. Czy to nie jest sygnał na to, że ta zjednoczona prawica już niedługo tego słowa zjednoczona w nazwie nie będzie miała, bo się kompletnie podzieli i rozsypie? No może będzie mieć, wystarczy dać słowo niegdyś. Niegdyś zjednoczona prawica. I to już jest takie, wtedy wiemy, że to było, ale na razie już tego nie ma. Na pewno jest tak, że ta sprawa jest potężnego napięcia. Wiemy też, że Ziobro raczej gra na ten konflikt. To znaczy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemu służby, wymiaru sprawiedliwości, to niespecjalnie mu idzie, ale jest, że tak powiem, dobrym uczniem Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o podgrzewanie konfliktów dla własnego interesu. To znaczy w takim sensie, że to mu wychodzi. Tak jak Jarosław Kaczyński cały czas tam żywi się tymi konfliktami i to różnie z tym idzie, ale generalnie to akurat tutaj mu trudno coś zarzucić. Do konfliktów ma serce. To podobnie jest z Ziobrą, który też tutaj nie potrafi przez całe lata jakoś się ułożyć z premierem Morawieckim tak, żeby tu szła jakaś współpraca, tylko całkowicie otwarcie się wzajemnie panowie atakują i to już nie jest nawet walka bulldogów pod dywanem, tylko po prostu całkowicie jawne tam podgryzanie się we wszystkich momentach. Więc jak się to skończy, to powiedzieć. No można wyobrazić sobie w ten sposób, że obóz rządzący przejdzie na tym do porządku dziennego i powie, no trudno, w tej sprawie nie ma zgody, ale we wszystkich innych jesteśmy zgodni. No tyle tylko, że dla Ziobry to jest sprawa kompletnie sztandarowa, więc ja sobie na razie tego nie wyobrażam, jak się to może skończyć poza jakąś właśnie niewyobrażalną rozrubą. A czy są sygnały, że być może formuje się jakieś skrzydło jeszcze bardziej na prawo od PiSu właśnie pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry? No to głosowanie nad Lex Kaczyński pokazało, że są tacy politycy, którym bliżej już do Solidarnej Polski bardziej, na przykład posłanka Siarkowska, pan poseł Wróblewski, to chyba tacy politycy, którzy przynajmniej jeżeli chodzi o te kwestie związane z COVID-em, oni trochę bardziej patrzą na rzeczywistość, tak jak Zbigniew Ziobro i jego ludzie. Czy tu są jakieś sygnały, że być może on będzie chciał jakoś wzmacniać swoją formację kosztem Prawa i Sprawiedliwości na przykład? No może tak będzie chciał robić, natomiast pytanie, na ile to jest racjonalne. No wiemy z wcześniejszych działań Zbigniewa Ziobry, że to z tą racjonalnością to jest tak, raz jest, a raz nie ma. To znaczy to jest tak, albo to jest krótkookresowe, ale ja w tym nie widzę jakiegoś wielkiego strategicznego planu, dlatego że jeśli Zbigniew Ziobro doprowadzi do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości, ten rząd straci władzę, to można się spodziewać, że następna większość będzie pierwszym do ścigania za to wszystko, co pokazywały raporty NIK-u. No i wątpię, żeby wtedy ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, na przykład prezydent Duda, jakoś się tam go ułaskawił na przykład w uznaniu jego wielkich zasług dla Zjednoczonej Prawicy. Wydaje się, że wtedy będzie miał samych wrogów. To jest jeden z takich, zjawisk, które kiedyś po jednym z ćwiczeń jeden z moich studentów tak to krótko sformułował, że już wiem, nie da się dogodzić wszystkim, ale da się wszystkich wkurzyć. No i wydaje się, że Ziobro jest na takim kursie, że tak naprawdę nie będzie miał już
kompletnie żadnych przyjaciół, będzie miał swoją gwardię, ale nie jestem pewien, czy ta gwardia go obroni, jeśli cała reszta będzie uważała, że po prostu no, trzeba już skończyć z tym Walhallem. Pytanie, ponieważ w kalendarzu mamy dzisiaj święto, no typowe albo nietypowe, Dzień Najwyższej Izby Kontroli dzisiaj obchodzimy. Jeżeli dobrze pamiętam, to 102. rocznica albo 103. powołania. No i pewnie zupełnie przypadkiem Najwyższa Izba Kontroli na konferencji prasowej mówiła dzisiaj o inwigilacji Pegasusem albo rzekomej inwigilacji Pegasusem, bo tam zdaje się, że padło takie sformułowanie, że to jest jedna z tych najważniejszych i najbardziej prawdopodobnych hipotez. Czy ta sprawa Pegasusa, czy ona ma rzeczywisty wpływ na nastroje wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości? No bo o tym się wiele dyskutuje, o tym się wiele rozmawia. Czy to naprawdę rozgrzewa emocje? Podsłuchy takich ludzi jak Roman Giertych, Ewa Wrzosek, Krzysztof Brejza, a teraz się okazuje, że być może również Najwyższej Izby Kontroli. Czy to jest coś, co może zmienić arytmetykę wyborczą? Czy to jest coś, co może trochę podcinać skrzydła takim wyborcom alfa, to znaczy takim twardym wyborcom, którzy decydują o wynikach partii politycznej, dlatego że oni ciągną za sobą swoje sieci społeczne, to znaczy oni wiedzą, na kogo zagłosują, ale teraz od ich poziomu entuzjazmu zależy to, ile osób wraz z nimi zagłosuje, to znaczy kogo tam za sobą pociągną, sąsiadów, znajomych, krewnych, dzieci, babcie i tak dalej. I właśnie tego typu sprawy to są sprawy, które są interesujące dla wyborców alfa i które mogą jakby podważyć ich przekonanie, że obóz rządzący wie, co robi, że jest zwarty, że jest taką drużyną, że opozycja jest skłócona, a my to jesteśmy jednolici. No i to może być taki punkt, którego nie będzie widać jeszcze teraz, to znaczy to tak w sondażach łatwo tego nie widać, ale to będzie widać przed samymi wyborami, bo taki wyborca alfa, który mówi do sąsiadów, no okej, no zatkam nos i pójdę zagłosować, no to on oczywiście tak naprawdę zachęca do głosowania na inne partie wszystkich pozostałych, którzy nie mają takiego głębokiego przekonania, że ten nos trzeba zatkać i pójść zagłosować na tych, co do tej pory. A propos jeszcze wyborów, bo pojawiają się też takie formacje, jak na przykład Agrounia Michała Kołodziejczaka, bardzo aktywny jest ostatnio i nie tylko ostatnio, przez ostatnie lata. Oni jakiś czas temu, dość dawno pokazali taki sondaż, nie jestem pewien, czy do końca wiarygodny, który dawał im 5%, tak? No to magiczna bariera. Czy to jest taka siła, która rzeczywiście politycznie może odciągnąć wyborców, nie wiem, od PSL-u, od PiS-u i dać im na tyle wysokie poparcie, żeby oni znaleźli się już naprawdę w polityce, a nie tylko mieli status do polityki aspirujących? To wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne. To znaczy, to musiało być jakieś albo naprawdę wielkie niezadowolenie, którego nie ma do kogo wyrazić. To znaczy, w którym nikt nie przyjdzie i nas nie poratuje. Tymczasem tych chętnych do wyrażenia tego niezadowolenia w Polsce to jest bardzo dużo. To znaczy, to ci wyborcy, którzy mogli być niezadowoleni, to mogą głosować na Konfederację, i na PSL, i na Hołownię. Ci, którzy byliby niezadowoleni z PiS-u, a część też się wcale tak bardzo nie odwraca od Prawa i Sprawiedliwości, patrząc na dotychczasowe sondaże. Także tutaj naprawdę jest spory tłok i dlaczego miałoby się udać wcisnąć w to miejsce. Aktualnym tą taką partią, którą nazywam sobie TUP, czyli Tymczasowe Ugrupowanie Protestu, to aktualnie tą rolę odgrywa Hołownia i on ma tutaj tą masę krytyczną, która pozwala wierzyć w to, że zrobi jakąś jakościową zmianę. Czy uda się wcisnąć jeszcze jedno? Ja na razie nie widzę takiego potencjału. To jednak nasze partie są całkiem dobrze osadzone i ludzie tak łatwo nie uciekają z tych starych partii do nowych, jak to jeszcze było, no nie wiem, 15 czy nawet 10 lat temu. To jeszcze kwestia tych starych graczy na sam koniec. Czy spodziewa się, że Jarosław Gowin, czy pan się spodziewa, że Jarosław Gowin odegra jeszcze w dużej polityce jakąś rolę, czy to już jest koniec jego politycznej kariery? No to znaczy w Polsce już tych końców politycznych karier odgrywano bardzo dużo. No i teraz jest pytanie, to może być taka kariera typu wyjazd do Europarlamentu, jak to się tam paru zdarzyło osobom, które miały znacznie większe kompromitacje na swoim koncie niż te manewry, które były udziałem Gowina. Nie miały takich przedsięwzięć jak właśnie powstrzymanie wyborów majowych, a przynajmniej powstrzymanie Prawa i Sprawiedliwości przed jakąś próbą przeprowadzenia tych wyborów, bo one i tak by nie wyszły, to już dzisiaj wiemy. Także to się może zdarzyć, że po jakichś gwałtownych zwrotach pojawi się jakaś koniunktura. Ale wiemy też, że są takie osoby, które bardzo długo czekają, jak na przykład Marek Jurek i nie doczekały się na ten swój moment. Ktoś to był, no może nie był wicepremierem, ale był marszałkiem Sejmu. To jednak jest bardzo poważne stanowisko, to formalnie druga osoba w państwie. A pomimo tego, no jednak później nie zdarzyło się
nie zdarzyła się żadna okazja, żeby do tej polityki wrócić. Ja tutaj nie widzę żadnych przesłanek do tego, co zrobić. Mieliśmy i takie historie w polskiej polityce. No sam Jarosław Gowin zapewnia, że on z polityki nie odchodzi, że wraca i że będzie cały czas aktywnie działał, a moim gościem był dzisiaj Jarosław Flis, socjolog Uniwersytetu Jagielloński. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję pięknie.